No dobra, wiemy już, że inwestor może zarobić na giełdzie. No wiemy. Lub stracić. No ale co spółka giełdowa może zyskać na giełdzie? Źródło kapitału, tak? Kapitał. Tylko pieniądze? No nie jestem pewna. Najlepiej się spytać prezesa jakiejś spółki giełdowej o to. On nam powie. No dobrze, to chodźmy do spółki, przepytajmy prezesa. Dobra, chodźmy. Panie prezesie, spółki wchodzą na giełdę po pieniądze. Czy tak też było pana przypadku? Spółki wchodzą na giełdę po pieniądze. W przypadku spółki Megasonic było nieco inaczej. Pieniądze pozyskaliśmy wcześniej od inwestorów indywidualnych z obietnicą wejścia na giełdę i tej obietnicy dotrzymaliśmy. No ale już jak jesteście na giełdzie, macie pieniądze, będziecie jeszcze jakoś te pieniądze od inwestorów próbowali pozyskać? Będziemy i próbujemy. W chwili obecnej, niedawniej niż miesiąc temu, podpisaliśmy umowę inwestycyjną z inwestorem indywidualnym na kwotę prawie 5 milionów złotych. Dało to nam możliwość rozwoju spółki. Natomiast cofając się troszeczkę wstecz, to chciałem powiedzieć, że spółka uzyskała bardzo dużą wiarygodność, pojawiając się na giełdzie. I to czyli było to też ten motyw taki? Czynnikiem, że udało nam się pozyskać kolejnych inwestorów. Czyli to taka synergia trochę. No tak, czyli większa wiarygodność, większa transparentność, no, jakoś przekłada się na lepszy rozwój, na lepsze możliwości, tak? Z spółki, rozumiem. Innymi słowy, oprócz pieniędzy, co jeszcze macie z giełdy? No przede wszystkim podnieśliśmy wartość marki spółki Megasonic. Jesteśmy transparentni, jesteśmy widoczni, raportujemy, wszystkie dokumenty spółki są widoczne. Mamy dostęp do szerszej bazy klientów. Klienci inaczej postrzegają spółkę giełdową. My mamy ułatwiony biznes. A jakoś to jest mierzalne, tak? No bo jak Państwo wchodziliście na giełdę, jaka była cena akcji, a teraz jaka jest? Spółka weszła na giełdę w marcu 2014 roku. Od tego czasu akcje wzrosły, kurs akcji wzrósł ponad dwukrotnie. Chodziliśmy po 4,77, w chwili obecnej jest około 6,90. Dobrze, a proszę powiedzieć, bo ten kurs wzrósł pewnie dlatego, że się w spółce dobrze dzieje. To proszę powiedzieć, co się wydarzyło w spółce, jeśli chodzi o obroty, zysk? Na kurs ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim biznes, który kreujemy. Biznes i oczekiwania, ale twarde dane też muszą być. I które komunikujemy. Od wejścia na giełdę rok do roku spółka zwiększyła czterokrotnie swoją sprzedaż i prawie 30-krotnie zysk spółki. A co z dywidendą? Wypłacają Państwo dywidendę? Spółka jako spółka giełdowa jest w fazie rozwoju, można powiedzieć, mimo że już jest z ponad 20-letnią historią. Pieniądze z zysku przeznaczamy na rozwój spółki i czekamy, aż akcje spółki wzrosną odpowiednio dużo, wtedy będzie czas na dywidendę. Czyli ta dywidenda to chyba niekoniecznie jest tak, i to potwierdza nasze jakimś czynnikiem, który determinuje decyzję inwestora inwestować w spółkę czy nie, bo może być spółka, która tak świetnie się rozwija. Czyli na pana spółce można zarobić nie dlatego, że jest dywidenda, tylko dlatego, że te pieniądze, że przynosi zysk, pieniądze idą na rozwój, dzięki temu akcje są coraz droższe. Tak, to prawda. Zostaliśmy uhonorowani niedawniej niż tydzień temu nagrodą za najlepszy performance w naszej kategorii. Performance, czyli? Za najlepsze obroty, tak, na naszych akcjach i najlepszy wzrost na gali CE Capital Markets. To gratulujemy. Fajnie. No, bardzo dziękuję, że ktoś to zobaczył, docenił, także się czym pochwalić. Czy taka szczęśliwa opowieść? Bardzo. A pieniądze? Prestiż, wiarygodność, łatwiejsze pozyskiwanie kontraktów, klientów, nowe rynki zbytu. To wszystko się ładnie układa. Tak, to wszystko się ładnie układa. Spółka rozwija się cały czas. No i również w swojej strategii, która opublikowana jest na naszej stronie internetowej, są też elementy związane z edukacją dla dzieci i młodzieży. Także zachęcamy do zobaczenia, do obejrzenia naszej strategii. Jest tam to ładnie opisane. Mamy w planach rozwój platform internetowych kierowanych dla rynku edukacji. Fajnie. To poznaliśmy już, wiemy już, co giełda daje, czy też dać może inwestorowi indywidualnemu. Od pana wiemy, że giełda jest też dobrą sprawą dla spółek. Super. Dziękujemy. Dziękuję za rozmowę. Słuchaj, musiało ci się podobać to nasze spotkanie, bo było bardzo, bardzo mikro. No pewnie, że było mikro, podobało mi się. Jak tak mówisz, to czuję podstęp. Zaraz dasz mi, że makro gadać. No Jarek, ale inaczej się nie da. No przecież giełda to mikro i makro, tak? No właśnie, musimy chyba zastanowić się nad tym, jakie są relacje między mikro i makro. O, dobrze gadasz, inaczej się nie da. No dobra, to chodź. No chodź. Pogadamy o tym.